Hej, siemaneczko, z tej strony Bartul i zapraszam was na kolejny odcinek The Evil Within. Będzie to rozdział już 10 z tego co pamiętam. Tak, rozdział 10, narzędzie mistrza. Okej, jedziemy. Jakieś dziwaczne krzyże. Matko. Co to było? How many have you killed, Ruben? Ruben? Does he mean Ruvik? They received as they themselves gave, and they served a higher purpose. They furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin, these microbes, they're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my will. Notatka z piwnicy posiadłości. Odebrać. Odebrano mi dzieci. Czy tak miało być? Czy to przez niego? Nie był idealnym synem. To przez ten pożar zniszczył wszystko, odebrał mi wszystko. Dzieci nie są już takie same. Ernesto też się zmienił. Powiedział, że się zmieni, że się za nim zajmuje. Przepraszam, powiedział, że się nimi zajmuje, że są bezpieczne. Teraz twierdzi, że zniknęły. Jak to możliwe? Matka by to przeczuła. Tak, w poprzednim odcinku dwóch fagasów spaliło stodołę. Tutaj mamy lustro, tak? Shit. Tutaj powinna być gdzieś... ...statuetka. Bo mi się coś wydaje. Na razie mamy za mało punktów, więc tutaj... ...odpada. Ciemno. Czego mamy lampę? O! Kuźda, już bym wszedł. Już bym wszedł. Czekajcie, ale tutaj nie ma. O! Pierdziel. Ja mnie wystraszył. Matko, do tych... Udało się zebrać. Ale tu... O, jest klucz. Dobra, mamy klucz. Pierwszy z czterech. A, poszlajmy troszkę... z shotguna. Czekajcie, otworzymy te drzwi najpierw. Co tam się wyrabia? Pięte.
jeszcze drugie są. Dobra. Co to kuźwa za dźwięki? Shit. Wiemy się w ciuciu babkę, czy w sumie można by od tyłu ich zabić? Ciche zabójstwo. Ewentualnie poczekaj, jak na pułapkę wejdą. Co to kuźwa się dzieje? Spierdzielamy stąd. O shit. Kurde, babki nie zabiliśmy. Dobra, teraz. Snajpereczka. Ktoś do nas wyładuje. Kuźwa mać. Gdzie goś jest? No to ładuje, kuźwa mać. Czekał, tu przejścia nie ma. Też przejścia nie ma. Aha, tu możemy przeskoczyć. Kurde bela. A, to są schody. Jaki ze mnie łajza. Czekaj, gdzie by tu grubas idzie? Służyjemy snajpery i mu ściągniemy główeczkę. No pokaż się. Cholera. Co za dupek. Mamy zapałek. Akumulator. Duży przenośny akumulator. Można go użyć, by uruchomić urządzenie elektryczne w przypadku awarii. Dobra, przynajmniej nie będzie miał broni. Kurczę, jest, mamy zapałek. Mnie trochę irytuje. Sigh.
Tu jest Kubanie. Jeden. Drugi frajer. Dobra, chyba byłoby na tyle, ale teraz co dalej? Tu mam jakieś urządzenia, ale to... A, tam można przeskoczyć, dobra. Musimy się wrócić. Przeskoczymy przez murek. Jeszcze mam dwoje. Sztuk jeden. Czekajcie, bo tam jest jeszcze, widzę, skrzyneczka. Okej, już jesteśmy na miejscu. Aż kuźwa trafił. Nie ma co. Cholera, ciężka sprawa. Jak na spokojnie. Coś tu było? Nic nie było. Niepotrzebnie tu przyszedłem. Ej, Kubańcy. Też kłócają. Kubaniec. Myślałem, że pójdzie tędy przez linkę. Dobra. W końcu zapałki mamy, ale zajebiście ich dużo. Co tu mamy? Aha, akumulator. To się to kręci. Ej, 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 ej.
Otwierać te drzwi. Chyba klucz opuściłem. Co to jest? Co to za potwór? Dawaj snajpera. Czekajcie, podpalimy to, bo... Jeszcze się na nas rzucą od tyłu. Wiecie co, może użyjemy tego cuda. I wybuchowy bełt. Pałki się przydadzą na bossa. Gdzie tu pułapka jest? Chodźmy się jeszcze na chwilę. Jest dźwignia. Okej. Gdzieś w ścianie chyba jest jakaś wyrwa, ale mogę się mylić. Figurka z kluczem. Jak tam pewnie wyjdziemy, to zaraz zginiemy. Kluczu? Kurde. Musimy to jakoś cofnąć. Najlepiej zginąć. Szkoda klucza. Jest. Bez problemu. Niestety już żelu tutaj nie było. Butelka, okej, okay, do pułapki. Że kuźwa trafił. A co? To można mu głowę ładować. Ja myślałem, że nie można.
shit. Zużyłem za dużo amunicji. Oszczędzajmy zapałki, bo niebawem stoczymy walkę z bossem. Tam będzie potrzebne. Olera. Ale wierdliwe. Druga bateria. Poczekajcie, przyda się butelka. Ja krzyczę. Proszę, tu pułapeczka jest. Weźmy to. Pamiętacie, że jak strzelamy w głowę, zombiaki, potwory nie wstają. Teraz tak ciemno się zrobiło. Założę się, że tu jakaś pułapka. Panie labirynt. Dobra. Tylko była tak. O, proszę, tu jest pułapka. I tu mamy kolejny panel. No ładnie. Rewelacja. Rozpętaliśmy piekło. Te potwory by naszło na koło.
Uciekajcie, bo to coś jest. Edek. Tutaj można chyba jakoś przejść, nie wiem. Teraz już na pewno nie przejdziemy. Ale tam było jakieś przejście. Dupa. O shit! Kuźwa, co to było? Pieprzony potwór. Mać. Rewelacja. Niezły potworek. Czekajcie, gdzie tu ja jestem? A, dobra. Tu coś nie było do zebrania? Ale to butelka jest. Potwór dostał kurde 4 granatów. Dalej żył. Oj, idzie tutaj grubas. Dobra. Jaką na niego broń wziąć? Shit, się przestraszy. Nie trafiłem. Słaba ta broń jest. Kurde, taka słaba broń. No tak, bo jest nieulepszona przecież. O kurde. Ktoś nas goni. Tak. To ja mogę strzelać.
Kurczywa mać. Dobra. Czy tysiaki. Kiepsko stoimy z amunicją. Czekajcie, bo coś uruchomiliśmy. O shit. Co nam to dało? Czekać. Aj, kuźwa. Wszedł w samo. Cholera. To była statuetka. Dobra. Z kluczem, dobra. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest żal. Chyba to się nie cofnie, dobra. Nie cofnie się. Czy jakiś safe by się przydał? Zapałki. What is this place? Ciekawe, nie? Dobra, moi drodzy, na tym etapie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, dzięki za wszystkie lajki, suby. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.